Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się po raz kolejny w Mortal Shell. A więc cóż, w ostatnich bardzo mocnych poszukiwaniach ciał i wszystkiego pozostała nam ostatnia rzecz przed zdobyciem kompleta. Ostatnia walka z Hadernem w celu pozyskania broni. Tym razem jest to młotek, jeśli się nie mylę. Więc tak, wiem, że będzie to bardzo, powiedzmy, bardzo szybka broń, więc te ostrze męczennika może być najlepszym wyborem. I znając życie, przegramy tutaj kilkukrotnie, ale nie ma tego złego, ja będę próbował, nie poddam się tak łatwo. W najgorszym wypadku po prostu będę biegł tylko... nieznana figurka? Misterna lalka wyciosana na podobieństwo wędrowca? Okej. Dziwne. Nie bardzo, po prostu nazwy się nie zmieniają. A mniejsza z tym, mamy Haderna. I tak, bijemy 34. I tak, jak widać, ma młotek. Okej, nie bije jakoś szczególnie dużo. To jest plus, nie bije dużo. Niestety bije szybko. A bicie szybko nie jest niczym dobrym przeciwko naszej broni. Ale okej, na taktykę skamienienia a potem uderzenia silnym może się udać. Jak on to robi? Go widzicie? On w ogóle robi jakieś kamienne uderzenie, tak że po prostu podczas uderzenia jest skamieniały. Powiem wam szczerze, nie rozumiem tego. I obawiam się, że mogę przegrać bitwę. Chociaż nie będzie aż tak źle, raczej. Okej. No i oczywiście jedno uderzenie mnie od razu wywraca sobie wywagi. Co z tego, że w moim odczuciu nie powinien. No i skamieniał sobie podczas ataku. Nauczył się czegoś, czego, co ja robiłem do tej pory. To było. No dobra. Co było bez przesady. Jestem świadom, że prawdopodobnie jest to ten szkil broni. Więc tak, ale wow. Jakiś taki szkil powodujący tornado. Nie wiem, co to było. Tyletów? Dobra. Chociaż nie ukrywam, tak łatwiej mi jest to pokonać, niż było z maczugą. Może też kwestia tego, że mam teraz tutaj milionkrotno je więcej życia. Ale tak, jest zdecydowanie łatwiej. Ale muszę przyznać, Hadern też się nauczył nowych sztuczek. Więc tak, oboje jesteśmy przygotowani lepiej. Tylko, że tym razem to ja mam lepszy... Jakby to nie chcę powiedzieć. Ja tu mam po prostu z angielskiego upper hand, czyli asa w rękawie, chyba to jest na polski, mniej więcej. Przez to, że mam dużo większy pasek zdrowia. I nawet tym razem jestem lepiej przygotowany pod tym względem, że mam szczurki ze sobą. Poza kilkoma grzybkami, więc tak. I coś mi mówi, że będzie to ostatecznie starcie już od tak po prostu. I to dosłownie, nie czuję innej możliwości po prostu. Dobra. Teraz przydało się trochę odsunąć i może jakiegoś szczurka. Też dobra, aż tak to nie jest potrzebne, więc okej, może jeszcze sobie poradzimy chwilę bez tego. I tak, przy następnym jego skamienieniu bym to zrobił ewentualnie. Tak, zdecydowanie. Nie wiem, co to było znowu, w sensie, wiecie, o co chodzi, ale dobra, jeżeli szczura, póki nie z kamieniem. Nie, dobra. Leczenie mnie na pewno pomogło, więc nie mam honoru na standardy pupę Dark Soulsowego. Ale tak, przynajmniej wygrywam.
Przynajmniej pokonamy Hadera za pierwszym razem. Jak się okaże, największym problematycznym elementem była tu maczuga. A poza maczugą, no to cóż. Okej, to trochę dziwnie wygląda. Tak jakby Hader nie był przystosowany do czegoś takiego. I oczywiście ryba nas zeżre. I GG, mamy to. Mamy to. Ostatnia broń. Powiem szczerze, wezmę na chwilę. Sobie pobawimy się w tej lokacji, zwiedzając jej początek. Podkreślam, początek tej lokacji chcę zwiedzić, a potem nie ma przebacz, trzeba szukać kwasu. Bo wydaje mi się, że gdzieś kwas musi być. Chociaż dobra, nie jestem już taki pewien. A najpierw coś to hej. Wypij to, nie. A chwila. Że muszę się napić. To wiecie, nie chodzi o to, że chcę, tylko to mnie zresetuje. I zobaczmy w ogóle, jak to jest z energią. Okej. Szybkiej, mało energii źle. Pod względem kolorystycznym, ho. Mogę przyznać, że trochę podobne do tego, co on tutaj ma. Może nie wiem, może to jest jego broń, chociaż wydaje mi się, że do niego bardziej pasuje ostrze męczennika właśnie. Ale okej, mniejsza z tym. Mamy wroga. Oj, wygląda groźnie. Okej. Ta broń też jest niezła. I chyba zatruwa nawet. No i co najważniejsze, mało energii źle, więc... Więc największa wada naszej postaci obecnie jest zanegowana na... Okej. Okej. Oczywiście i tak trzeba ostrożnie, ale wow. Ciekawe w ogóle, czy to zatrucie się, ten łączy z tym zatruciem, które TL oferuje. O. Wow. Piękne miejsce. Ale nie ukrywam, że dość trochę złowrogie. Co ja zrobiłem? Czy to jest to samo miejsce, w którym byłem, czy jestem gdzie indziej? O, jestem gdzie indziej, nie. Nie chcę być gdzie indziej, wracaj. Dobra. Okej, czy to są jakieś systemy teleportów? I pełno dziur, nie. To nie jest lokacja dla mnie. Ale dobra. Najważniejsze, że mamy nową broń, która okazuje się, no jak już tutaj wspominałem, nawet znośna. Nie no, powiem szczerze, że wszystkie broń są w miarę fajne. Ale tak. Najmniej mi się szczerze podobał chyba ten podstawowy miecz. Pozostałe to jeszcze ok. Natomiast jeśli chodzi o samą lokację, to definitywnie nie dla mnie. Aha. To jest po prostu istny labirynt. A ja nie lubię labiryntów. Łatwo się w nich gubię. Plus no, kwestia tutaj, że to nie jest labirynt ścianowy, ale labirynt dziurowy. No jak zapewne łatwo się domyśleć, labirynty dziurowe grożą upadkiem w dziurę. A upadek w dziurę oznacza śmierć. Śmierć oznacza... no, brak życia. Życie oznacza to, że znowu mogę utracić wszystko, co miałem. Chociaż tak najbardziej by mnie bolało utrata tych 42 ładunków. Ale okej, dobra. Widzimy mniej więcej tą lokację. Czy tę lokację. Ale mniejsza. Zobaczymy jeszcze ten teleport, może znajdziemy coś ciekawego. Prowadzi... o, gdzieś. I w sumie... ha. Okej. Wiecie co, może to jednak było? Jego broń. Po tym, że tutaj wszyscy noszą, a są w podobnym stylu do mojej, właśnie do niego. Może jednak i się myliłem i ostrze męczennika nasz do kogoś innego. Okej. Chociaż nie wiem. Nie jestem już taki pewien tego wszystkiego. To jest najgorsza część w sumie. Dwóch wrogów naraz. Aż dobra, nie. Nie, dobra. Tego jest tej boję. Już z tą bronią jestem nie do pokonania. To mi w tej formie. Dobra, a teraz łyknijmy grzybka, żeby nie było. I możemy jeszcze chwilkę pozwiedzać. Okej, jakiś nowy przeciwnik. Ostrożnie lepiej. Oczywiście.
Pomijając to, że nie mamy za dużo życia i przydałoby się pewnie skontrować z tego też powodu, to nie ma co narzekać. Jest dobrze. Chociaż naprawdę życie pomału się kończy niebezpiecznie. Więc tak. Okej, okay, na jedno combo schodzą tacy wrogowie. Nie są zbyt groźni w takim wypadku. Jednego szczura, no i te lecznicze przedmioty, a... Okej, okay, koniec zdecydowanie. Mamy maxa, więc... Nie wiem, co tutaj zmienia to niby, ale okej. Okay. Okej, okay, wrogowie są albo tutaj bardzo papierowaci, albo nie wiem co. Jakiś przedmiocik. Górka Solomona. Może to nie jest miejsce związane z nim, tylko z Solomonem? A, jeśli to jest jego figurka. Nie wiem, ja się już gubię w tym wszystkim. Okej, okay, kolejny raz on. Zryjemy grzyba, pokonamy go i potem naprawdę wracamy bez liczenia, powiem szczerze, boję się tu włazić. Okej, okay, hits. Dziab, dziab. Dziab, 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 dziab. Mhm. I hit z atakiem. Skamienienie. I dalej przedłużamy naszą serię ataków. Wow, nie. Dobra, to jest piękno. Już myślałem, że się zepsułem przez to, że spodobało mi się te ostrze męczennika i maczuga, ale... Nie doceniłem tego młotka ze szletem. No nieźle. A nieźle. I kolejna winda. Dobra. Lokacja wydaje się być ciekawa, ale... No tak, no nie ukrywam. Boję się właśnie po tych lokacjach, nie wiedząc, co mnie tutaj czeka. Chociaż... Nie, aż tak... Mam jeszcze dwa szczury. Jego, dobra, dopóki jeszcze nie mam mało życia i mam chociaż te odrobinki leczenia, to mogę. Stów. Idziemy, zwiedzamy. To szkoda mi po prostu odmówić. Dobra. I gdzie jesteśmy? W tym samym miejscu? O. Stamtąd powinienem jakoś gdzieś pójść. Dobra, nie, teraz to mnie zaintrygowało, ja chcę zwiedzać. Ale tak, zdecydowanie, jeśli chodzi o formaty używania broni, jak uwielbiam wszystkie tak... Dla niego, nie pamiętam, on się nazywa już nawet. A broń jest zdecydowanie dobrym wyborem przez to, że mało energii zużywa. No jak widać, on ma strasznie mało energii. Z drugiej strony TL też może nieźle z tym się kombić. Po prostu tworzyć dosłownie nieprzerwane serie ataków. Okej, mało życia, mało życia. Jak mówiłem, nie chcę tutaj utracić. Okej, rosną tu grzybki. Znaleźliśmy miejsce z grzybkiem, co prawda pojedynczym, co nie jest takie dobre. Ale mamy miejsce z grzybkiem. A, i teraz w ogóle gdzie my jesteśmy? Czy to jest... Tak, dobra, to jest względem miejsca oryginalnego startu. Więc mogę tu jeszcze trochę poszukać. Tutaj jakieś właśnie znajdźki leżą w różnych miejscach. Nie, ale wow. Co? To. Użyć dźwignia? Dobra, czyli giniemy. Czyli giniemy. Znowu te duchy. Ja nawet nie wiem do końca, jak z nimi walczyć. Ostatnio dostałem też strasznie dużo obrażeń przez nie. Teraz z drugiej strony... Może jednak co, one nie są jakieś takie trudne. Tylko ostrożnie podchodzić do starć z nimi. Okej. Okay. Teraz co to spowodowało? Poza tym, że użyłem dźwigni, jakieś duchy się na mnie wkurzyły.
Nie wiem, ale teraz definitywnie wracamy, bo nie mam już czym się leczyć. A jak nie mam czym się leczyć, to wolę wrócić do Falgrim, chociaż wiem, że pewnie byłem. Jak ktoś się będzie to oglądał, będzie się zamówił, jak ja mogłem tak często wracać, tak kurzyć czy coś. Nie ogarniać w riposty i w ogóle. Ale prawda jest taka, że po prostu, no ja nigdy nie byłem dobry w takich grach, jeśli one wymagały tak zwanego szkila. No dobra. I teraz czy tu jest ciągłość? Jest ciągłość, dobra, czy mogę tutaj spadnąć i tam pójść? Dobra. I co, że mamy 1313. 1300. Brakuje jeszcze tylko 1200 i bym mógł kupić kwas w końcu tam w Falgrim. I teraz jest takie trochę... No powiem szczerze, nie wiem co wybrać. Kupić kwas, żeby już ulepszyć sobie jakąś broń. Czy może jednak ulepszyć? Zresztą dobra, zobaczymy jakie ulepszenia mam dostępne za tą cenę. I na bazie tego zdecyduję. Więc tak, obniżenie otrzymywanych obrażeń, fajne. Też fajne. Dobra. Bierę, czemu nie? The sacred rites remain closed to me. I'm unworthy of the venerated nectar. But I will prove myself. Will never be enshrined. They have neither the will nor the strength to accept the deathless doctrine. Dobra. Kolejna część jego historii. I oczywiście tu też weźmiemy. Po prostu chyba go wymaksuję, powiem szczerze, bo fajny jest. Wardens seized me in the morning. I did not resist. The Elvet proclaimed I was unfit and impure. But I couldn't focus on the verdict. Beneath the shadow of the Immaculate. I felt no pain. I swelled with pride as my eyes beheld her inscrutable form. She was the last remnant of an unquestionable grace, lost eons ago. No dobra, coraz lepsza część tej historii się nam ukazuje. Ale tak, teraz tylko gdzieś sprawdzimy. Teraz wiejemy. Zbierać grzybki. Farmić, szukać kwasu. Albo jakichkolwiek innych znajdziek, które jeszcze pogubiłem w tej lokacji. Chociaż nie ukrywam. Prawdopodobnie będę zmuszony i tak niedługo wybrać jedną z tych trzech, żeby się do niej udać. I szczerze mówiąc, z tych wszystkich, ta wydaje się chyba najgroźniejsza. Pod względem dziur. Więc pójdziemy albo do tych jakby grobów, albo tam, gdzie była maczuga. Gdzie konkretnie, to jeszcze nie wiem, ale... któryś z tych miejsc na pewno. Póki co... W sumie nie wiem, gdzie idziemy. Może najpierw po prostu... Może zróbmy tak, że będziemy iść i atakować każdego, kogo spotkamy. Spróbując wyfarmić 2500, żeby... chociaż jeden... jak to się nazywa? No, chociaż ten jeden, jedyny... pas wykupić. Jak którą broń wzmocni, to szczerze ciężko mi powiedzieć. Ale tak, i tak bym się bezpiecznie czuł, mając przy sobie kwas i wiedząc... po prostu, że mogę coś ulepszyć, niż wiecie, w sytuacji, w której no nie mogę ulepszyć. Potem znajdę jakąś broń, którą bardzo chciałbym ulepszyć i coś. Nie mogę nic zrobić. Właśnie, on... On w ogóle nie ma tych swoich, tych... powiedzmy normalnych, skamieniałych przewrotów, bo on teraz robi te przewroty takie... rolki. Najbardziej Dark Soulsowata z wszystkich postaci. Dopiero teraz to zauważyłem, ale okej. Okay. Tak, definitywnie. Najbardziej Dark Soulsowata ze wszystkich postaci, dlatego też może mi się tak spodobał. Teraz. No i łatwo też można ubijać wrogów. To mnie, wiecie co, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że mam właśnie już... 60... znaczy nie 60, 54 ładunki. I czego? Ale tak, po prostu czuję, że tą postacią łatwo... łatwo walczyć teraz z tą bronią. I tak, wydaje mi się, że to może nawet bardziej kwestia broni i postaci łącz niż jednego albo drugiego. A, tu jest jakiś przedmiot, weźmiemy od razu. I tak, cześć czerwony. Stęskniłeś się? Dobra.
Nie no, patrzcie, no coś to... Easy! To jest easy po prostu. Inaczej tego nazwać nie potrafię. Easy! Oczywiście i tak będę lamił pewnie straszniej w ogóle. O. Ale tak. Jakieś przejście? Byliśmy tu w ogóle? Przedstawiam, że nie. Ale może kiedyś. I te branie tam, tak na ramię. Serio? Serio? A ta lokacja opiera się tylko... O, na skrótach tego typu? No okej. Wiecie, fajnie, fajnie, że są takie skróty i tak dalej. Ale tak, zanim coś dalej, to jeszcze pójdźmy może tutaj pozbierać właśnie ładunki. O. Będzie pusto. Te lokacje się odnawiałem dopiero kiedy odpocznę w danej lokacji. Nie bardzo możliwe. W sumie teraz nawet nie wiem, czy iść w takim wypadku. Tam czy nie. A dobra, co mi szkodzi, pójdziemy. Jeśli znajdę jakiś wrogów, których mogę pobić, to oczywiście pobiję. Zbierając ładunki ku chwale mojej postaci. I tak, wow. Chyba mamy naprawdę połączenie, które jest dla mnie super. Wytrzymały, a zarazem bardzo potężny w demerzu. No i jako, że mam broń, która prawie nie jest używa, to tak. Mogę spokojnie zajmować się swoimi sprawami, bijąc sobie. Dobra. I dobra, widzę jakichś wrogów. Tutaj też są zrobione z przejście do kapliczki tej jakby. No w sumie do wieży, ale na to mówię, kapliczka aż tak dosyć mocno Dark Soulsowato. Okej. Okay. Czyli niewiele brakuje, bym mógł po prostu, nie przejmując się niczym, pokonać go na jedną wytrzymałość. Więc tak, lada moment już będę mógł to robić, to będę robił nawet. Ale póki co tak. Po prostu idźmy. Idźmy się tym zająć. Może zbierzmy jeszcze przy okazji jakieś tam nagrody czy coś, jakieś skarby z tego miejsca. Dobra. Mhm. Tak, tak, tak. No, chodźcie. Patrzcie tutaj. Nie, tak, to połączenie zdecydowanie jest super. Po prostu i tyle. Pieczony szczur. Kolejny szczurek. Dobra, dobra. Ale tylko, że mimo wszystko tutaj niczego nie ma. Ale okej, okay. Są grzyby, które kojarzę. A jak że są te grzyby, to... no to już jesteśmy z powrotem. Więc tak, cześć. Proszę mi tu odnowić lokację. Nie przesadzaj, no nie przesadzam. Okej, okay, jeszcze na nic więcej nie starczy. I uwaga, uwaga. Mamy to. Mamy kompleta po prostu. Wszystkich rzeczy. Okej, okay, teraz pozwólcie jeszcze tylko, że pójdziemy tu na chwilę, bo muszę sprawdzić jedną rzecz. Okej. Okay. Nie wiem, czy co tu robi Hadern, ale okej. Okay. Jednak zanim ruszę coś, bo obawiam się, że to może być jakaś pułapka albo coś. Nie wiem, szczerze nie wiem. Wolę naprawdę nie ruszać, to pozwólcie, że przyjdę tutaj. Chcę sprawdzić właśnie, ile u niego kosztowały narzędzia, bo pozwala tą balistę. Jakąś inne... Jaką właśnie balistę można dzięki temu ogarnąć. Zwykła lutnia? Co, miałem 14 lutni? O! Narzędzia są za 8. Drogo. 8 tysięcy. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę w stanie tyle nagromadzić. Ale tak. A mamy to. Mamy kompleta. I HDR, na którego, nie ukrywam, boję się ruszyć. Czyżby to musiał.
przy okazji ten gość czy on coś powie, jak przyjdę do niego w takiej postaci, czy nie? Czyli on w sobie jest takim nudziarzem, który w kółko powtarza to samo. Ale... zobaczmy, co z tego wyniknie. Wow, głos Haderna. Nie spodziewałem się, że to usłyszę, ale... tak... w ogóle śniący. O. Ciekawie nas określił. Dreamer, śniący. Dobra. W ogóle, czy się wydaje, że to jest takie bardziej czerwonawe? I... okej! Okay. Widzicie to? On ma katanę! To znaczy tylko jedno. Ksatana! Tak to widziałem na opisach. I ją można zdobyć faktycznie. Tutaj, teraz. Piąta broń. Okej. I wniosek kolejny, on tutaj jest dosyć szybki. I potrafi unikać. Wow. No i muszę przyznać, co kimś porobię. Jestem skłonny powiedzieć, że tu przegram. Nawet. Tak, definitywnie przegram, bo on jest w tej... na wygranej pozycji przez to, że jest dużo szybszy. Nie ma większe zapasy energii. Co ciekawe... wykonuje uniki. Nie, on naprawdę wykonuje uniki! Czegoś, czego wcześniej ani razu nie widziałem u Haderna. Dobra, w ogóle da się go sparować? Może? Nie. Jego ataki są niemożliwe do odparowania. Mam jeszcze jeden, jakby to powiedzieć... jest tylko jedna, ale jeśli chodzi o tą broń. W starciu z Hadernem jest ciężka do użycia. Po prostu wiecie, niewielki zasięg, a przywykłem już do ostrza męczennika, który ma zasięg olbrzymi. I robi to trochę swoje. Tylko patrzcie na jego serię ciosów, nie. Dobra, skamieniał, mogę zleczyć szybko szczura. No tak, jego ataków nie da się odparowywać, więc tutaj pieczęć jest do niczego. Dobra. Oczywiście wytrąciło mnie z równowagi, moje uderzenie anulowało. Spokojnie, szczury się skończyły. Rzybki na moment też się skończą, więc to będzie ciężkie. Ciężka końcówka, ale może nam się uda. Ile on tak skacze? Halo? Halo, panie Hadern. Co pan tutaj wymyśla? Toż to jest nie fair, ja tyle nie mogę skakać i machać broń jednocześnie. Nie, no ale... oj. No, tak, no... Ta bitwa, powiem szczerze, może być... nie trudna, co... maczuga, tak coś czuję. Może Tiel byłby lepszym wyborem. No i oczywiście skamieniał idealnie. Żeby odparować wszystkie moje ataki. Ale dobra, jesteśmy blisko zwycięstwa. To może się jeszcze uda. Dobra. Wygrałem? Czyżby? Co to ma być? Okej, okay, Aksatana, rozumiem, że to kurwa, ale... drugi pasek? Przepraszam bardzo, ja się na to nie pisałem.
Dobra, to jest przynajmniej wolniejszy. Więc może uda mi się przeciwko toporowi przeżyć, ale... Proszę bardzo! Podziewałem się, że Aksatana to jest po prostu broń dwuczęściowa, że tak nazwę, ale... Podziewałem się, że może Hadern się już będzie... zmieniał się pomiędzy trybami podczas walki, a nie nagle takie... O lol, dobra, pokonałeś mnie raz, to masz tutaj drugą część walki. Tym razem cię zmiażdżę. W sumie jest to takie ostateczne wyzwanie. No tutaj przydałoby się przygotować lepiej. Nie. Po co ja to robię? To mnie doprowadziłoby tylko do śmierci. Nawet moje 67 ładunków na niwel się tutaj zdaje. No niestety. Straciliśmy moje ładunki. I nie zdążyłem jeszcze odzyskać trupa. Dobra. Dobra, to będzie ciężkie. Będzie ciężkie. To będzie ciężkie. Wezwać rybę, nie. Jeszcze raz spróbuję. Jeśli się nie uda, to albo zmienimy ciało. Oj. Bo nie wiem co, ale tak, widać zdecydowanie różnicę w obrażeniach. Chociaż ciężko mi określić procentowo, jaka to jest. To widać. I przy okazji też ciekawa sprawa, w sumie. Byle ataki mnie przewracają, utracają zrównowagę. W tej postaci powinien mieć taką funkcję, że po prostu ataki mnie... mogą nie wytrącić z równowagi. Mhm. Wszystkie takie haderna są niemożliwe do odparowania, po prostu. Nie, tego się nie da wygrać tak, w tej formie. Okej, dobra. O! Okej, da się odparować, ale jest to dosyć ciężkie. Więc to jest moja ostatnia nadzieja, po prostu odparowywać haderna, kiedy tylko będzie okazja. Oczywiście wiadomo, jak to się skończy. Ja? Dobra. Tym razem, jeśli padnę, to wzywamy rybę. Nie ma zamiaru po prostu, wiecie, marnować tyle czasu, ale... okej. Dobra. Dobra. Okej. Okej, dobra. Dobra, jest kontra. Nie jest ona zbyt mocna oczywiście, ale każdy cios przeciwko Hadernowi darmowy jest tutaj nieocenionym wsparciem. Dobra. Mhm. Okej. No dawaj, dawaj, pokaż na co się stać Hadern. Ej, ale nie w takim sensie, no... Daj mi się odparować. Ja chcę odparować cię. No nie. Ja w ogóle nie mogę wyczuć momentu, wiecie, na odparowanie czy coś. Po prostu... jakby to było... tak myślę, niemożliwe. A teraz przypadkowo mi wlazło, no. Kończy mi się jakiekolwiek życie pod koniec pierwszej fazy Haderna, no. Dobra, nie ma sensu. Naprawdę nie ma sensu. No i w takim wypadku chyba najlepiej byłoby, gdybym poszedł naprawdę zwiedzać jakieś tam lokacje. Mhm.
rycerz. Tak. Kiedy indziej po prostu spróbujemy swoich sił przeciwko Hadernowi. Nadal ma mnie zakosztować to 700 ponad punktów moich, no to wiecie. Szczerze mówiąc, wolę po prostu poddać to teraz, niż potem żałować. Ale dobra. I tak zostajemy przy dłucie. I dobra. Dobra, skoro tu jest Hadern, to... No i wiemy, jak zrobić to ostatnie coś. No i gorzej, że wszystkie moje ładunki przepadły. Ale dobra. W takim wypadku chyba nie zostało tu nam już nic, jak iść do jednej z tych lokacji i tam pozwiedzać dokładniej. Ta, w której byliśmy ostatnio, odpada. Wrogowie nie są tam może jakoś super tężni, przynajmniej na mój gust obecnie. Ale nie czuję, żeby to było miejsce, które chcę zwiedzać. No wiecie co, w sumie najlepiej chyba byłoby zacząć od tego, jak to się nazywa? Od tego miejsca, w którym zdobyliśmy pierwszą broń naszą, czyli właśnie ostrze tego męczennika. I powiem szczerze, bo tak, może nawet nie chodzi o sam w sobie proces trudnościowy, lokacji czy coś. Co ja w ogóle powiedziałem, proces trudnościowy? No, wymyślam jakieś dziwne sformułowanie, które w ogóle sensu nie mają. Inaczej, nie chodzi o samą trudność lokacji, co bardziej o chronologię. Nie chciałbym jej zwiedzać, by wydawała się trudna. No i nie ukrywam też, liczę na to, że znajdę wszystkie bronie. Ale teraz proszę, mamy wszystkie bronie i wszystkie trupy. Poza Aksataną oczywiście, ale jej nie liczę. Nie brałem pod uwagę w ogóle jej istnienia na początku, więc ja... Po prostu... Pomijam kwestię Aksatany ewentualnej. Więc tak, mamy wszystkie bronie. I w tym momencie jedyne co zostało to szklanie kwasu oraz zaliczenie lokacji. Jako, że tak z kwasem to... Trzeba mieć po prostu tych... Ten cały tar. A z tarem mnie kiepsko, bo zawsze co go nagromadzę, to go wytracę. Po prostu... No. Jeśli chodzi o kwas, będę musiał po prostu długo gdzieś odnaleźć. Więc tak, po prostu zamiast się tym skupiać na pojedynczych lokacjach, na tej głównej lokacji początkowej. No jak mówię, wyruszamy. Zobaczymy, czy uda odnaleźć coś właśnie tam dalej. A już nawet się uda odnaleźć kwas. Dobra. Oczywiście utrata ładunków mocno przytępiła moje możliwości bojowe, jak widać. Więc muszę być ostrożniejszy w otoczeniu ich. Ale nie ma co się przejmować aż nad to. Nadal jestem w stanie ich pokonywać. Jak widać. Tylko trochę wojny. Wojniej tak. Wolniej. Nauczy mi polskiemu gwiezdny kluczu. Dobra. Dobra. Szybko wykończyć teraz jego. Skamienieć. Tak. Wykonać unik. Okej. Ja, jakimś cudem nam się to udaje. Okej, zgniłe jedzenie. Wolałbym go nie ruszać, ale jeśli trzeba będzie, to tak. Więc nie będę żarł nawet zgniłe jedzenie. I tak, jedyne co tak jest naprawdę istotne teraz w całym tym przebiegu i w tym momencie, dla mnie, tak całkowicie powiem wam szczerze, to znalezienie chociaż odrobiny grzybów i szczurów. Wiem, że dziwnie to brzmi z tymi szczurami, ale no. Bez grzybów i szczurów, najlepiej oba, ewentualnie jedną wystarczy. Nie sądzę, żebym sobie poradził w tych lokacjach, a tak. Jeśli znajdziemy, to może coś jeszcze jest. Jakaś nadzieja po prostu. Wiecie, że nawet jak będzie ciężko, to nie będę musiał polegać tylko i wyłącznie na ripostach. Ale właśnie ripost, wykonajmy tę jedną, trochę się podleczmy. Czemu nie? Okej. Okej, teraz ostrożnie, nie chcę utracić moich ładunków.
To, że nie mam ich tyle co ostatnio, nie oznacza, że mogę je stracić. No, muszę przyznać, bardzo nieciekawa sprawa. Tam muszę tknąć tak między tymi grobami. Więc całe szczęście mi się jakoś udało uciec. Dobra. I teraz tak, tędy to było? Czy którędy? Wiem, że jakoś pewnie dałoby się iść na skróty, ale... No, mówiąc szczerze, po prostu nie chcę iść na skróty. Dosłownie, nie chcę głównie do tego, że tak... Nie idąc na skróty, mamy okazję zdobyć ładunki. I dobra, zwykły przeciwnik, którego można skontrować dla HP. No i jest czerwony. Którego też można skontrować, ale... No, jego bym wolał nie kontrować. Okej, okay, HP trochę odzyskane. Dobra. Niech czerwony wykona swój gniewny atak. I tak, pokonujemy go. Na spokojnie. Pozyskując ładunki. Mam już 22, co stanowi... W sumie chyba... Dobra, 23, co stanowi... A. Prawie połowę tego, co utraciłem. Znaczy, prawie połowę, prawie 1/3 tego, co utraciłem. Tam było tego znacznie więcej. Ale tak. O, odbudujemy te ładunki. To mogę akurat obiecać. Nieważne, jak ciężko będzie co zrobić, ja to zrobię. Więc po prostu nie ma szans, żebym. Okej. I wiem, że mogę wykorzystać go do kontry. I w sumie to też powinienem właśnie robić. Żeby tylko się podleczyć jeszcze przed wejściem tam dalej. Ale tak. Dobra, mam czerwonego. Na szczęście pojedyncze, nie tam trójka, jak to było ostatnio przy przejściu wtedy. Więc tak. Dobra. Z pojedynczym to można być przyjemnie sobie walczyć. O, i szczurek, no jak miło. Właśnie tego mi było trzeba. Szczurka. A teraz chodź, kolego. Halo, kolega, chodź. No, ale bez pułapki, proszę. No. I straciłem całe życie, które sobie nafarmiłem. Dobra, nie. Nawet nie będę próbował. Umarłbym pewnie, gdybym teraz chciał kontrolować, więc tak. Pojedynczego żremy. I kontra? Nie. Kontrować można, kiedy jeszcze jestem w stanie przeżyć kilka ciosów. Póki co powinienem po prostu ich wyeliminować. Do ładunku. Nie przejmując się po prostu tym, że skontruję czy nie. Po prostu pokonać, wiecie. W ten sposób chociaż... Dobra, mamy już połowę. Utraconych. Tam było 64-65, więc uznajmy, że mam połowę tego, co utraciłem. Dobra. Okej, okay, dwóch czerwonych. Nie ciekawie. Ale zanim oni to tak, tutaj mamy jeszcze do zdobycia ładunek. Mhm, no i tu też ładunek. To dobrze, Cieltek się nie stakował z tymi swoimi ładunkami zatruwania, jak on. Ale da, jestem z tym co zrozumieć. Tak więcej się zatrucie mogą być zbyt mocne. No to zawsze można było zrobić, że zaczyna jako bardzo słabe i po prostu dopiero ładunki dają temu moc. Dobra. Okej, okay, jeden już jest prawie nieżywy. Więc z wyskoku. Unik teraz, tak. Jak się odnowi z kamienieniem, będzie można wejść z szarży. I dobra, pokonanie. Oraz dostaliśmy za to szczurka. Więc tak, przyjemnie. I żaba mnie goni, więc tak. Biegnijmy zanim ta żaba po prostu mnie wybuchnie. No i dobra. Zatrute miejsce. Miejsce, w którym są zwłoki. Jakieś groby z umarłymi. Jeszcze lokacja, którą odkryliśmy poza startowymi. I miejmy nadzieję pierwsza, którą uda się zaliczyć ze wszystkich. Mhm. Czy mogę coś się nauczyć? Mógłbym się nauczyć kopniaka, ale... Ze wszystkich tych rzeczy jakoś tak kopniak jest chyba czymś
to w sumie najmniej chcę. I okej. Okay. Co mogę tu odebrać? Na wypadek problemów mogę tu odebrać, widzieć, zwykły mieczyk podstawowy. No jest tu kowadło, które pozwala dać... Połowy zaklęcia, nawet nie wiem, co chodzi, ale mogę perfumowe kowadło? Czy ten nie kowadło, tylko kadzidło? Upiorną kadzielnicę, zamontować kwasy? To całe ofiary. Dobra. Antakty, oni byli. Tego się tak bałem. Ja się tego bałem, tak, pamiętam. Chociaż nie. Problem nie byli oni, tylko to, co później chyba tam skrywało. Ale teraz te... Niestety. Zerwał się do mnie. Na całe szczęście... Nie biją aż tak dużo. Gorzej tylko, że zatruwają również. Bo tak, nie chciałbym zostać zatruty za bardzo. Oczywiście zostanę. I to jeszcze wielokrotnie. Ale okej, okay. Zjedzmy grzybka. Może się poprawi. I tak. No, idziemy. No tak, dobrze mówiłem, że to był jeszcze jakiś inny przeciwnik, którego się bardziej obawiałem. Nie, żeby się okazał jakiś szczególnie trudny teraz. Zobaczcie, on wyrywa swoją głowę, a potem tworzy aurę trującą. Warto zapamiętać. Okej. Okay. Może wszyscy tworzą aurę takie jakby trujące po swojej śmierci? No i jeszcze tego brakowało, tak. Szczur, szczerze szczur. Nawet jeśli tracę tą energię, to szczury są mocniejsze. Ja potrzebuję teraz czegoś mocniejszego. Okej. Okay. I co tu mam w ogóle? Zaradnik gitaru. O. Zacznę też od tych grzybów. To jest też takie dziwne, bo są trujące. Okej, okay, jest jakiś skrót. Ale nie wiem, czy chcę. Może zobaczmy w tę stronę. Coś jest? Okej, okay, jest przeciwnik, którego chciałbym pokonać. Okej, okay, nawet się udało. Skażony nektar. Okej. Okay. I no, szarży go. Teraz ostrożniej. Okej. Okay. Gdzieś tam z głowy. A, dobra, czyli głowę zatruta. Powiem wam szczerze, z tych wszystkich opcji... Znaczy nie z tych wszystkich opcji, ale właśnie z tych wszystkich rzeczy... Czemu tak dużo tych trujących grzybów dają? To nie rozumiem. Czy to byłoby dobre miejsce, żeby kopniakiem kogoś pokonać? Dobra. Zatruć jeszcze trwa, niestety. O, więc muszę być ostrożny. Jest skrzynka. Jest jakaś skrzynka. Ale jest też przeciwnik, który nie wydaje się być łatwy. A ja już nie mam jak się leczyć. Ale dobra. Trzeba, to trzeba. Ale przyznać, co jest zaskakujące, strasznie łatwo go pokonać. Nie wiem, czy to wiecie, kwestia tego, że mam 44 ładunki, czy co, ale... Wow, pokonany. Kopniak i... Kwas hartujący! Dobra, mamy kwasa. Mamy kwasa. Piękna sprawa. I tak... Zeskić do góry. I znowu ten przeciwnik. No i niestety. Ja nie będę uciekał. A, dobra, to tutaj. Ok,
Okej, dobra, czyli się zawróciliśmy. Mhm. Dobra. Dobra. I się zawróciliśmy. Ale tak jak mówiłem, będę tutaj zawracał trochę. Jeśli nie będę gdzieś, to powinno być jakieś skupisko grzybków, jak w sumie w każdej z tych lokacji na początku. A w sumie takie dwa grzybki mogą mnie nieźle podratować w tym wszystkim. Ewentualnie mógłbym, wiecie, wyresetować lokacje ryzykowne, owszem, ale tak wyresetowanie tej lokacji pozwoliłoby mi na spokojnie sobie coś zwiedzać. Mhm. Nie. Nie, nie będę rozstawał. Póki jeszcze żyję, to nie wiem co. Okej. Więc jak tam byliśmy, tutaj za bardzo niczego nie ma. Tu jest ten skrótek, ale nie chcę. Przepaści oczywiście. Mhm. Tutaj wyszliśmy, tak. Zdobyliśmy kwasa. Właśnie w sumie kwasa mamy. Może warto byłoby go zastosować. Tylko nie wiem, czy to jest broń dla mnie odpowiednia. Dobra. Jeżeli drugiego grzyba na wszelki wielki. No i mam tutaj znowu tego przeciwnika. Powinniśmy być delikatnie skuteczniejsi przeciwko niemu tym razem. Ale nie zmienia to faktu, że jest są. Tak. Potencjalnie bardzo niebezpieczny. Z tego, że jesteśmy w stanie go szybko pokonywać. On i tak może być bardzo niebezpieczny. Dobra. I co my tu mamy? O, grzybki. Dobra. Jest tu kolejne skupisko grzybków. Okej. Okej. W takim wypadku fajnie i warto wiedzieć. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Tak, bardzo, bardzo, bardzo mi się to nie podoba. Będę jakaś walka z bossem? Dobra. Będę tego bardzo, bardzo, bardzo żałował, ale niech będzie. Niewolony Girsz. Chwila. A Girsz to. Chwila, to nie jest to coś, z czym walczyliśmy tam. Pobliżu miejsca, gdzie okazało się, że Solomona można było zdobyć? Tak, to chyba ten przeciwnik. To chyba to, tylko że teraz jest. Tak jakby opancerzone. Tak, to jest. Tak, po tym okrzyku jestem pewien, że to jest to. Tylko mamy strasznie mało życia tym razem. I energii też. Okej, dobra, jeszcze żyjemy. No jasne, nie ma to jak nie dać w ogóle okazji, żeby wstać. O, niedobrze. Ładunki przepadły. Ale dobra. Mimo wszystko. Damy radę. Musimy. Musimy dać radę. Okej, tutaj mój błąd. Powinienem bardziej pilnować paska skamienienia. A nie tylko polegać na tym, że oby on był aktywny. No, mam mało życia. I w sumie najgorsze jest to, że. Okej, bestia nie szarżuje, więc może uda się coś znaleźć tutaj szybko, co nam pomoże. Ugh.
Pięte pismo skruchy. Zapewne udane parowanie podpala przeciwnika, no... Nie. Pismo skruchy, nie. To jest to, dobra. Następne obrażenia podczas stworzenia są... zamieniane... zdrowie. Dobra. Wszystko dodam do paska. I tak, spróbujemy po prostu wykorzystać okazję do tego, żeby skamienić. Nie, zbyt ryzykowne to było. To jest dobra. I tak te obrażenia zamienione w zdrowie dały mi szansę. No niestety, padłem. I cóż, smutne to. Ale mógłbym powiedzieć tylko tyle. Ja się tak łatwo nie poddam. Co to, co nie. Więc tak. W tym momencie zakończę odcinek i tak jest strasznie długi. Powiem wam tyle. Pomiędzy odcinkami, tym a kolejnym, zrobię coś bardzo ważnego. Inaczej mówiąc, po farmie na tej lokacji. Nie mówię tutaj co prawda o tym, o tarze. Tarce jest drugorzędna kwestia, chociaż oczywiście jeśli tar się uda, czy te całe przebłyski, super. Ale bardziej mi chodzi o farmienie na farmienie grzybków i ładunków. I w następnym epizodzie zemścimy się na tym potworze. Zobaczycie co. A póki co to już tyle, więc dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia już za tydzień, więc trzymajcie się i hej hej!